Wiecie co? Chyba ten mój projekt na YouTubie odniesie sukces, bo właśnie Mewa obsrała mi aparat do filmowania. To chyba na szczęście. Cześć, witajcie, ja jestem Wojciech, a to są nasze fotograficzne podróże. Dzisiaj pokażę wam przepiękne jezioro, zapraszam. Cześć kochani, zapraszam was dzisiaj na takiego rodzinnego vloga, ale jeśli jesteście z południa Polski i szukacie, nazwijmy to, alternatywy dla morza, bo mamy tam po prostu za daleko, to zapraszam was do dzisiejszego odcinka, bo pokażę wam coś bardzo, bardzo ciekawego. Chodźcie. Jesteśmy nad jeziorem Turawskim. Tu słońce jest za 3 minutki. To jezioro to zbiornik retencyjny Małej Pandwi, takiej rzeczki. Ma 24 km2, tak. Ja się obudziłem jakąś godzinę temu i mega się zastanawiałem, czy w ogóle zaczynać ten odcinek dla was, bo jestem tutaj z rodzinką, ale o tym będzie później. Wiecie co? Spróbujmy się pochylić nad jednym kadrem, który przygotowywałem już wczoraj, a potem wam troszeczkę więcej opowiem, co ja tutaj robię i jak to się stało, że tutaj jestem. Chodźcie. Jestem w miejscowości Turawa. Trafiłem tutaj, bo w końcu się zabrałem za taką lekturę książki mojego znajomego fotografa. I to miejsce ma niesamowity potencjał. Ja stwierdziłem, że zabiorę tutaj rodzinę i zrobimy sobie mały rekonesans, bo ja tutaj mam 2 godziny drogi. A za mną to wydaje mi się dobrym tematem do takiego dzisiejszego zdjęcia, mimo braku warunków. Zapraszam. Musimy się trochę pośpieszyć, bo myślałem, że nie będzie żadnego efektu schodu, a coś się tam pojawia. Słuchajcie, mam dla was pierwszy kadr tego odcinka i tylko chciałem powiedzieć tak, mega się cieszę, że wyszedłem. Wczoraj byłem strasznie zmęczony. Z synem chodziliśmy tu, nawaliliśmy naprawdę 10 km, z czego z 2 albo 3 nosiłem go na rękach, bo on jest jeszcze malutki, ale tak jestem z niego dumny, że tyle z tatą spacerował. Szukaliśmy plenerów, szukaliśmy właśnie tego i znalazłem to. O mały włos nie wyszedłem na wschód, ale o tym za chwilę, bo robi się światło. Zapraszam was do pierwszej ekspozycji fotografii tego dnia. 2 minuty, pierwszy plan na te łódki, a ja walczę, bo się pojawia kolor. Zapraszam was do pierwszego zdjęcia tego odcinka. Szybki drugi kadr, bo przed schodem się nie działo nic, podczas schodu nie działo się nic. Teraz mamy 20 minut po wschodzie słońca i jest ładnie. Efekt złotej godziny się tam w końcu rozrysował. Gdzieś tam słońce musiało przebić się przez warstwę chmur i jest po prostu w miarę przyjemnie. Ta łódeczka za mną nazywa się Feniks, tak się też będzie nazywało to zdjęcie.
jest o prostej kompozycji, ale ja dzisiaj naprawdę potrzebowałem wyjść i zrobić kilka zdjęć. Wyjść, fotografować. Wczoraj miałem naprawdę mega ciężki dzień z rodzinką. Dorian jest chory, żona jest troszkę chora i ten wyjazd był taki... Chcieliśmy sobie tu po prostu odpocząć. I opieka nad synem spadła na mnie całkowicie, żona odpoczywała w kamperku i po prostu ja padłem całkowicie i dzisiaj potrzebowałem, znaczy myślałem, że będę spał, ale obudziłem się o 3 nad ranem i nie mogłem spać. Zaczęło padać, było bardzo zimno, chyba z 16 stopni, włączyłem webasto w aucie, żeby się mały nie przeziębił. I widzicie, jest poniedziałek rano, jest tutaj cisza, spokój, to są właśnie moje klimaty i dlatego zabieram was na fotografowanie. Ja wiem, że te fotografie, wiecie, nie zmienią świata, ale zmienią mnie na dzisiejszy dzień i może was, jak będziecie oglądać ten film. Także zapraszam was do drugiego kadru tego odcinka. Ale się cieszę, wiecie co? Opowiem wam taką małą historię zdjęcia i małych perturbacji technicznych. Po raz pierwszy zaprezentuję wam na tym kanale 8-minutowe zdjęcie z obiektywu Shift. Tego takiego bardzo szerokiego obiektywu, który ja uwielbiam. Uwielbiam go z wielu względów. I gdybym na przykład mógł zastąpić wszystkie obiektywy, jakie mam, może poza tym długim, shiftami, to na pewno bym je chciał użyć przede wszystkim na tym średnim formacie. On ma taką funkcję, że jego można połamać, można przesuwać względem siebie tak soczewki i to działa jak peryskop, w ten sposób, że jesteśmy, nie wiem, tu jest budynek i tą soczewkę jesteśmy w stanie tak podnieść, że ten budynek mamy w kątach prostych, ale patrzymy na niego, jakbyśmy byli z poziomu, nie wiem, środka, nie? Tam drugiego piętra z 4. Ale on ma jeszcze tilta. Ja tego tilta nigdy wcześniej nie używałem. O tym zrobię specjalny odcinek. On będzie troszkę techniczny, ale wypadałoby taki zrobić. Tilt, to jeśli mamy dwie soczewki, to działa w ten sposób, że tą soczewkę można tak przesuwać. Czemu to służy? No a temu, żeby modyfikować głębię ostrości tak, aby ona pokrywała nam bardzo bliski pierwszy plan. Jak widzicie tam, ten obiektyw jest blisko tej pierwszej łódki, a dzięki temu pochyleniu soczewki ta łódka, całe jeziorko i ta linia brzegowa będą ostre. Jedyny problem jest taki, że nie ma dedykowanych shiftów do tego aparatu i trzeba się wspomagać kanonowskimi, a to nie jest do średniego formatu. On kryje średnią klatkę, ale okazuje się, że ma, to się nazywa zakrzywienie płaszczyzny ostrości i po prostu ostrość rogowa nam mocno spada, gdzie jak przypniemy ten obiektyw do 35 mm, do takiego soniaka, ostrość jest od dechy do dechy idealna. Ja bym chciał mieć perfekcyjne zdjęcia, takie lubię. Koniec wstępu. Dlaczego aparat przykryty jest profesjonalnym łapaczem światła? Bo się okazało, że jeśli ja ten obiektyw połamię, bo to był ten sprzęt, czyli delikatnie pierwszą soczewkę położę w dół, żeby zachować kąty, potem ją delikatnie jeszcze położę w ten sposób, żeby tą głębię ostrości rozszerzyć albo położyć, bo ona się nie da rozszerzyć, ale można ją położyć, żeby to bardziej nam grało do tego kadru, który wam zaraz zaprezentuję. To te techniczne, mechaniczne elementy pokazują nam, znaczy tworzą się tam dziury, przez które wpadało światło. I teraz patrzcie, ja się przesunę, zobaczcie tutaj. To jest pierwsze zdjęcie, które zrobiłem. 4 minuty patrzę, mówię, ej, co jest grane? Bez sensu, nie?
Jest to problem przy bardzo długich naświetlaniach. Ja się ostatnio takimi bawię, lubię je bardzo. I mówię, i zacząłem kombinować. Pierwsze same rękawiczki dałem, nie? I mówię, o, bo jak Fuji się ustawi boosta, który nam symuluje ostateczną ekspozycję przy bardzo długich naświetlaniach, to widziałem tutaj w prawym dolnym rogu tej kadru, jak komponowałem, że tam się pojawia światło. I zacząłem to przykrywać rękawiczkami, ale trochę powiało, rękawiczki zwiało, mówię, dobra, bierzemy się poważnie za... Dlatego jestem teraz w Gore-Texie, musiałem sobie założyć Gore-Texa, bo zaczęło mi tu być zimno. I to jest kolejna moja rada. Zawsze miejcie ze sobą pokitrane takie rzeczy, bo stojąc godzinę, dwie, trzy, w różnych miejscach. Słuchajcie, jest lipiec, jest prawie, nie prawie, jest 10 lipca, nie? Środek wakacji, czy początek wakacji i ma być super ciepło, nie? Za chwilę tu będzie naprawdę bardzo ciepło, a robiąc rano zdjęcia, dochodzimy do sytuacji, w której po prostu, nie wiem, góra musi być na aparacie, a wy potrzebujecie się zakryć jeszcze przed wiatrem, termikę troszkę zachować. No i bardzo się mi przydało to, że miałem tam, ale to mój błąd był w zasadzie, bo go po prostu nie wyciągłem po ostatniej wyprawie, ale dobrze. Chyba na stałe zostawię tę kurtkę po prostu w tym plecaku, bo ona nic nie waży. Ale się cieszę, po prostu się tak nakręciłem, bo... A to wam opowiem za chwilę. Opowiem wam za chwilę, bo to zdjęcie się właśnie zrobiło. Piękne chmury, jeszcze w ogóle się cieszę, bo czekałem, aż się chmury tak poprzesuwają, żeby takie 8-minutowe naświetlenie miało w zasadzie sens. I dopiero przy trzecim razie, czy czwartym razie, czyli ja już z pół godziny robię to zdjęcie, wyszło nam dokładnie to, które wam teraz chcę zaprezentować. Zapraszam was do trzeciego kadru tego odcinka. Słońce już na dobre wyszło. Mamy godzinę 7:05. Także ja powoli będę się zbierał. Trochę się prześpię i za chwilę będę budził rodzinkę. I powiem wam, że nie spodziewałem się takiego kosmosu. Ja mam do tego jeziora Turawskiego 2 godziny. Zawdzięczam to miejsce dzięki książce Na 4 kółkach, zdaje się, Mikołaja Gospodarka. Wrzucę tutaj linka, w sensie jak ta książka wygląda. Ja ją sobie kiedyś kupiłem właśnie w momencie, jak inwestowałem w kampera i pomyślałem sobie, że warto się wspomóc wiedzą innych, a Mikołaj się zajmuje pisaniem takich książek i w ogóle jest fotografem. Serdeczne pozdrowienia, gdyby to kiedyś oglądał. I powiem wam, że czytałem o takim szlaku tutaj niedaleko i on jakby nie uwzględnił tego jeziora na jakimś szlaku, natomiast opisał je tam delikatnie i wiem, że warto tu, dzięki niemu, wiem, że warto tutaj wrócić na jesień, bo stan wody się obniża i pojawiają się fantastyczne formy do fotografowania. Także tutaj na pewno wrócimy i ja znalazłem alternatywę dla morza, dla siebie. Dlaczego? Bo mam tutaj 2 godziny, a ja bardziej z południa już nie mogę być w stosunku do morza. Jest tu bardzo fajna plaża, syn jest po prostu zachwycony miejscem. Ma to klimat nadmorski, powiem wam. Podoba mi się tu i wydaje mi się, że jeszcze jest dużo fajnych zdjęć do zrobienia. A propos zdjęć, ja się w tym momencie będę zbierał i tak jak mówiłem wcześniej, ogarnę rodzinkę, a was zaproszę, bo wiem, że po ostatnim odcinku, który robiłem tu w Polsce, bo przeplatam te odcinki tymi odcinkami z Alp. Podobały się wam zdjęcia z drona. I wiecie co? Znalazłem fajny kadr tutaj niedaleko, zaraz za zakrętem. Jak tylko słońce się pojawiło,
to była piękna gra światła i cienia. Zrobiłem pionową panoramę dronem. Mam nadzieję, że wyjdzie, zaraz wam ją zaprezentuję. A zrobiłem ją przez to, że chciałem mieć ten cień na dole. On nas fajnie tak wprowadza do dalszej części jakby tego zdjęcia. Natomiast później dość istotnym elementem jest ta flara, która będzie zaprezentowana na górze zdjęcia. Bo tak specjalnie ustawiałem obiektyw, żeby się, wiecie, to światło przycięło tam i fajnie po prostu skomplementowało nam ten cień na dole, który nas wprowadza aż do tego światełka. Także zaraz wam do tego zdjęcia zaproszę, natomiast powiem wam, jestem zachwycony tym miejscem. Idę obudzić rodzinkę. Chodźcie. I tak przyszedł czas, aby spędzić trochę czasu z rodziną. Niestety prognozy pogody okazały się prawdziwe i nad jeziorem szybko pojawiły się burze. Na szczęście, jak to w takich miejscach bywa, mogliśmy się schronić w restauracji i zjeść coś dobrego. Padło na rybę. Naprawdę przepyszna, choć niesamowicie droga. Deszcze przychodziły i odchodziły. Jak tylko wychodziło słońce, to Dorian krzyczał, że chce iść na plażę. Wystarczyło kilka minut, aby atmosfera się ociepliła i już mogliśmy posiedzieć na piasku. Dorian był zachwycony i korzystał z każdej chwili, a ja chciałem uwiecznić trochę tych chwil w postaci filmu. Niestety ta aura nie trwała długo, bo na horyzoncie pojawiła się duża chmura zapowiadająca silną burzę. No i zaczęło padać. I tak już trzeci raz dzisiaj, bo pada, przestaje. Wopr tutaj naprawdę działa, szkwały przyszły naprawdę. Dzisiaj są takie charakterystyczne przejściowe burze. W tym momencie zaczyna znowu padać. I tak podjęliśmy decyzję, że będziemy się pomału zbierać, bo nie chcemy, żeby Dorian był chory. Plan był taki, żeby zostać tutaj z rodziną do końca dnia, sfotografować jakiś zachód i się wybrać do domu, bo tak jak wam mówiłem wcześniej, ja stąd do domu mam dokładnie 2 godziny. Także z racji, że mam tylko 2 godziny, wydaje mi się, że tutaj wrócę i będziemy tutaj robić więcej odcinków. Właśnie Dorian biegnie, więc zaraz się trzeba spierać. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do końca. Jest mi zawsze bardzo miło, jak jesteście tutaj w czwartek na godzinę 20:30 i dotrwacie do końca. Chodź, synu, pomożesz mi pożegnać się w odcinku. Zanim jednak Dorian do nas dołączy i podziękujemy wam razem za oglądanie tego odcinka, chciałbym wam pokazać jedno zdjęcie, które udało się zrobić podczas jazdy na Jezioro Turawskie. Kiedy zabraliśmy Dorianka z Iłownicy i jechaliśmy w stronę Bielska, to pojawiła się przepiękna tęcza. Staraliśmy się dojechać na miejsce i nie robić przystanków, ale po prostu nie mogłem sobie odmówić zrobienia takiego kadru dla was. Dorian biegał dookoła, aura była fantastyczna, a ja nie chcę już przedłużać tego odcinka, dlatego na koniec zaproszę was do zdjęcia, które się udało zrobić przed tymi wszystkimi, które już widzieliście, ale wydaje mi się ono bardzo ładne. Zapraszam was do tęczy nad stawami w Iłownicy. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, bardzo nam było miło. Pożegnasz się z wszystkimi? Pa, pa! Pa,
pa, dziękujemy za oglądanie. Słuchajcie, nasze odcinki, nasze powstają dzięki wsparciu patronów. Także jeśli jesteś z patronem Obiektywnego Piękna, to bardzo serdecznie Wam dziękuję. A jeśli chciałbyś lub chciałabyś zostać patronem, to link jest na dole w opisie. Dzięki za oglądanie do końca. Napiszcie też może w komentarzu, czy któreś zdjęcie się Wam podobało, a jeśli się podobało, to które. I na pewno tu wrócimy, tak? Tak! Tak. Trzymajcie się, życzymy Wam zdrowia i dobrego... W sobotę tu wrócimy. Pa, pa! W sobotę tu pojedziemy! Tak jest. Zaczyna padać, nie? Lecimy. Pa! Nie, nie, nie. Nie, nie, nie?